Korekcja staczozroczności metodą monowizji jest bardzo przewidywalna, ponieważ możemy wszystko zasymulować pacjentowi podczas badania kwalifikacyjnego. Także pacjent może przeżyć to, co będzie widział po zabiegu podczas badania kwalifikacyjnego. Jeżeli okazałoby się, że pacjent nie toleruje monowizji po jakimkolwiek zabiegu, czyli laserowej korekcji wzroku, wymianie soczewki lub wszczepieniu soczewek fakijnych, zawsze możemy dokorygować oczy potem laserem albo do idealnej dali, albo do idealnej bliżej.